Witam serdecznie, to jest program Oboksie. Słuchajcie, dzisiaj w naszym studiu trener, ekspert i osoba, która bardzo często wypowiada się na pięściarskie, na bokserskie tematy w mediach. Trener Zbigniew Raubo, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Tradycyjnie pozdrawiam wszystkich kibiców, wszystkich sympatyków sportu i boksu. Spotykamy się dzisiaj, aby porozmawiać o kilku takich najgorętszych tematach w boksie światowym, którymi żyjemy tak naprawdę w ostatnich tygodniach, ale w kontekście ostatnich wydarzeń. Będzie o walce Mike'a Tysona z Paulem, będzie oczywiście Fury Usyk, będzie też o walce wielkiej 24 maja w Polsce, czyli Różański Okoli, ale też chciałem, abyśmy porozmawiali o boksie olimpijskim dziś, bo jest ku temu wyjątkowa okazja. Tak naprawdę na początku marca trzy polskie zawodniczki wywalczyły kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Duży sukces polskiego boksu, ale to też pytanie do trenera, bo niektórzy mówią, w jakim miejscu jest polski boks, że my się cieszymy w ogóle z tego, że ktoś jedzie na Igrzyska. Jak trener na to patrzy? No, Polska jest specyficznym krajem. Polscy kibice są wybitni. Wszystkich zresztą pozdrawiam. My się nie potrafimy cieszyć z małych rzeczy. Bo żeby osiągnąć sukces na Igrzyskach Olimpijskich, najpierw się trzeba zakwalifikować. Gdzie nie jest to takie proste, bo znamy przypadki, że w Londynie była jedna Karolina Michalczuk. Później w Rio, na Igrzyskach w Rio nie było żadnej zawodniczki. W Tokio były trzy zawodniczki. I dzisiaj w jednej trzeciej drogi, nie, w dwie trzeciej mamy już trzy zawodniczki i jeszcze mało. Chciałbym mieć, jak trener kadry, też chciałbym mieć tak mało tylko trzech zawodników. Kolejne, następne ich kwalifikacje są i też nie jesteśmy bez szans. I kolejne trzy dziewczyny będą startowały i też nie zdziwię się, jak cała trójka się tak kwalifikuje, ale takie minimum dwie, to by było pięć. Trzeba wziąć pod uwagę, że jeszcze chłopcy mają szansę zakwalifikować się. Jakby pojechało siedmiu, to zawsze się trafi kibic. A dlaczego nie 15? Nie? No przecież, no dlaczego zawsze? No bo tylko może startować 13. I zawsze będziemy gdzieś narzekali. I zakwalifikowaliby się wszyscy, no tak, ale jeszcze teraz muszę, zawsze będzie mało, co by się nie, to jest w Polsce, znam kraje, gdzie z każdej małej rzeczy się cieszą, a z drugiej strony, jak się nie potrafi ktoś cieszyć z małych rzeczy, nie będzie się cieszył z wielkich, bo ich po prostu nie będzie. Jest to część wielkiego sukcesu, wszystko jeszcze przed nami, po ostatnich kwalifikacjach, mogę przyjść i potwierdzić to, że bierze w to, że to nie jest koniec kwalifikacji, dla nas się nie skończyły, jest szansa na następne i nie jesteśmy, jak to się mówi, chłopcami do bicia. Trzy polskie zawodniczki tak naprawdę uzyskały kwalifikacje we Włoszech na Igrzyska Olimpijskie. Aneta Rygielska, Elżbieta Wójcik i Julia Szeremeta. I teraz ta pierwsza, torunianka Aneta Rygielska jest z nami, także będzie okazja porozmawiać. Witamy ciebie serdecznie, Aneta. Cześć. No to ja muszę w ogóle powiedzieć a propos tych kwalifikacji olimpijskich udanych dla ciebie, że gdy ostatni raz rozmawialiśmy, to ja o tym wtedy nie wiedziałem. Dowiedziałem się dopiero przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, że tak naprawdę przed tym startem we Włoszech, przed tym udanym startem we Włoszech, ty chorowałaś i gdzieś no można było mieć obawy, jak to się zakończy. Powiedz nam więcej. Jeny, no tak. Zdradziłam chyba to w jednym wywiadzie i tak się to ciągnie generalnie. No tak, byłam chora na tydzień przed, rozchorowałam, leżałam w łóżku i nie ukrywam, już płakałam w tym łóżku, bo miałam super formę, a w momencie, kiedy powinnam trenować i robić ten ostatni szlif, szybkość, no i odpoczywać, ja leżałam w łóżku i nie mogłam nic zrobić, więc to było na pewno dla mnie bardzo ciężkie psychicznie. Rozmawiałam o tym z psychologiem, nie na jednej wizycie, bo uważałam, że przed najważniejszym startem wydarzyło się coś, co nie powinno się wydarzyć. Ale ostatecznie dobrze wyszło.
Cieszę się, że tak to się właśnie potoczyło, bo mamy ten upragniony bilet do Paryża, także cel został osiągnięty. Aneta, bo widziałem ciekawą wypowiedź trenera Dylaka. On powiedział, że Aneta to jest taka zawodniczka, która sama na siebie nakłada dużą presję i ona w związku z tym potrzebuje dużej częstotliwości startów. Rzeczywiście tak jest? Tak. Tak, uwielbiam startować generalnie. Lubię tą rywalizację. Lubię bardzo dużo sobie przećwiczyć już w ringu, gdzie są sędziowie, bo wiadomo, wtedy jest trochę inaczej niż na sparingu czy na treningu. I ja to lubię, nie mam problemów z wagą, więc na każdy turniej nie muszę robić wagi. Więc to też jest taki spokój i ta częstotliwość startów może być dosyć duża, bo mnie to w żaden sposób nie męczy, że tak powiem. No i co? Ja generalnie lubię być w ringu, więc jeżeli mam taką możliwość, to chciałabym być jak najczęściej, jak najwięcej zdobywać, żeby kibice mogli mnie oglądać, a ja żebym mogła się po prostu pokazywać. Aneta, bo ta bluza, którą mam dziś na sobie w trakcie tego programu, nie jest przypadkowa oczywiście, moi drodzy, to jest Pomorzanin Torunia, więc Piękna. Macierzysty, zgadzam się, klub Anety Rygielskiej, bo oczywiście kapitalny wkład w twój sukces trenera kadry narodowej Tomasza Dylaka, który dziś też będzie naszym gościem. Natomiast chciałem też porozmawiać o innej osobie z Torunia i z tego klubu, którego bluzę mam na sobie, Kamil Gorząd. Ktoś więcej oczywiście dla ciebie niż trener, ktoś o kim sama mówisz, że w jakimś sensie też był dla ciebie ojcem nie tylko sportowym. On też ma, rozumiem, wielki wkład w te twoje sukcesy. Ogromny wkład. To nie jest tak, że my się przygotowujemy tylko pod kwalifikacje i to jest okres 3-4 miesięcy, bo ja na ten sukces pracowałam już 14 lat. I teraz również przed samymi igrzyskami miałam roztrenowanie właśnie po to, żeby przed igrzyskami nie złapać żadnej kontuzji czy choroby, więc wyciągnęliśmy z tego wnioski i zaczynam przygotowania później o 2 tygodnie niż do kwalifikacji olimpijskich. Więc to jest bardzo długi okres i właśnie w tym okresie, przez cały ten okres towarzyszy mi mój trener Kamil Gorząd. Aneta, to jest tak, że dla waszej trójki, która mamy nadzieję jeszcze się powiększy i polskich bokserek tak. będzie więcej na Igrzyskach Olimpijskich, sam awans na Igrzyska to już jest spełnienie marzeń, czy jednak to medal olimpijski jest tym celem? No nie będę ukrywała i mówię to tak naprawdę w każdym wywiadzie, że sam wyjazd na igrzyska nie daje mi zbyt wiele. Nie uważam, że to jest osiągnięcie mojego celu i wejście na szczyt. Ja jedę po medal. Chciałabym zdobyć, wiadomo, złoty medal. I wydaje mi się, że będę tak długo walczyć, aż to po prostu osiągnę. Dobrze. Aneta, powiedz nam tylko jeszcze, to na czym polega sukces tej reprezentacji, tego sztabu szkoleniowego, tej ekipy, że nagle zaczęło po prostu to wszystko działać? Działa to i to bardzo dobrze działa, nie ma co tego ukrywać. Przede wszystkim młody sztab, który nawet ostatnio myślałam o tym, pomimo niezbyt dużego doświadczenia, ma taką otwartą głowę. Są ludzie od wszystkiego i każdy jest bardzo dobry w tym, co robi i to jest ważne. Trener Tomasz Dylak wybrał sobie odpowiednich ludzi na odpowiednie miejsce. Ja również gdzieś poza kadrą mam osoby, które współpracują ze mną i pomagają mi dojść na szczyt. I każda osoba, która jest w tym sztabie, wierzy bardzo mocno, że jesteśmy w stanie wywalczyć medale i to nie jeden medal. Bo każda dziewczyna tak naprawdę z naszej kadry ma szansę na wywalczenie tego medalu olimpijskiego. Wiadomo, potrzebne jest bardzo duże szczęście. No i forma trafiona w punkt. Aneta, i tego medalu tobie i całej polskiej reprezentacji w boksie życzymy gorąco. Bardzo tobie dziękuję. Dzięki serdecznie. Moim, waszym gościem przede wszystkim była jedna z czołowych polskich zawodniczek boksu olimpijskiego, no i nasza reprezentantka na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, Aneta Rygielska, jak się domyślam, prosto z pięknego Torunia. Aneta, bardzo tobie dziękujemy. Dokładnie. Dzięki.
Aneto, bardzo Tobie dziękuję za tę krótką rozmowę. Super sprawa. Dziękuję Wielkie bardzo. Dzięki i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, do zobaczyska, pa, pa. Trenerze, jak Aneta Rygielska tak mówi, a pewnie też inne zawodniczki też patrzą na to bardzo ambitnie, że dla niej sam awans na igrzyska to nie jest już jeszcze szczyt marzeń. Ona naprawdę wierzy w olimpijski medal. To rzeczywiście jest to realne? Nie, stop, stop, stop. Jak to? Zdziwieni są, że wierzy w medal. No to po co tam jedzie na wycieczkę? No jak można podchodzić inaczej? Albo jadę po medal, albo kupię sobie wycieczkę z Orwisu, pojadę na Hawaje czy gdzieś, nie? No jak można inaczej podchodzić do tematu? Jest to, dla mnie jest to całkiem normalne. No jedzie po medal, bo po to trenuje, chce zdobywać medale. Dziwię się, dlaczego po medal, a nie po złoto olimpijskie, nie? I taka postawa jest normalną, bez żadnych jakichś tam przerysowań. To jest postawa sportowa. Jadę po medal, nie jadę na wycieczkę. Nie wiem, co tu jest takie zdziwienie. To się zawsze kibice polscy piłki nożnej nabijali, jak polscy piłkarze jechali na Mistrzostwa Świata i mówili, że jadą po Mistrzostwo Świata. Ja panowie, tak ja muszę panu powiedzieć, ja pamiętam te czasy, co prawda nie jestem taki ten, ale ja pamiętam, nie jestem taki stary, jakby sobie ktoś myślał. Ja pamiętam z dzieciństwa, jak polska reprezentacja pojechała na igrzyska do Monachium, przywiozła tu ten medal i później pojechali chłopcy do Niemiec na Mistrzostwa Świata. W grupie mieliśmy Argentynę, Włochy i Haiti, nie? I nikt nie dawał szans na jeden punkt, myśmy wygrali 3 mecze. Później kolejny mecz i po 4 meczach polska reprezentacja strzeliła 15 bramek. Argentyna, Włochy, Haiti i chyba Szwedzi czy Jugosławia, nieważne. Przy pierwszych 4 meczach. I Kazimierz Górski wyraźnie mówił, że oni tam jadą wygrywać. Oni nie jadą. Gdzie nikt nam najmniejszych szans nie dawał. Argentyna mistrz świata, Włosi mistrz świata. Jeżeli my będziemy jechać na wycieczkę, jeżeli my pojedziemy tam próbować to można gdzieś tam zupę w knajpie, nie? Jeżeli nie idziemy wygrywać, nie oczekujmy sukcesów od zawodników. Igrzyska olimpijskie to nie jest czas na sprawdzian, to jest czas na wygrywanie. To jest miejsce na wygrywanie. Trenerze, to teraz wracając do boksu olimpijskiego, tak, i naszych zawodniczek, które te kwalifikacje mają i mamy nadzieję, że będzie ich rzeczywiście więcej. Zgadza się. Natomiast oczywiście to też jest efekt tej dobrej pracy młodego trenera Tomasza Dylaka, jego sztabu, także Kamila Gorząda, którym kilka lat temu Polski Związek zaufał, powierzając im te kadry, młodym cały czas trenerom i wierząc w ten ich projekt. Pan wtedy też patrzył na to, że to jest odważna decyzja, uważał pan ją za dobrą, że ta reprezentacja trafia w dobre ręce? Bo dla wielu osób to było zaskoczenie. Nie, dla mnie nie. Kamil Gorząd, znam go od dzieciaka, to jest od wielu lat trenerem Anety i to nie jest żadna sensacja, to nie jest jakiś tam się komuś zerwał z łańcucha. Nie, jest trenerem Anety wiele lat. Ela Wójcik, zahartowana w bojach, wiele lat. Młoda jest Julia Szeremeta. Ja pamiętam, jaka była wielka, wielka wojna, jak młody, za przeproszeniem, gówniarz, bo tak nazywali, został trenerem Legii Warszawa i później kadry. Jakiś gówniarz, trener Andrzej Kmitruk, nie? I co zrobił? I nikt nie powiedział, że Kamil, czy i trener ten, no bo trener Dylak, przepraszam, też nic nie zrobił. A mieliśmy w tamtych latach wielkich, wspaniałych trenerów. Było, by mieli tak na biegu, Walasek, trener Zygmunt i wielu trenerów, Marian Basiak, Szczepan Ptak i jeszcze wielu, a mało lat Kmitruk pociągnął w reprezentację, przywiózł 4 medale z Seulu, nie? Także to, że ktoś jest młody, to nie znaczy, że jest głupi. To, że ktoś jest młody, nie znaczy, że on nic nie zrobi, no.
Dobra, to ja mam dla trenera, tak, przede wszystkim dla naszych widzów niespodziankę, bo teraz będzie okazja zapytać u źródła o przepis na te sukcesy polskich bokserek, bo trener Tomasz Dylak jest teraz z nami, także słuchajcie, zamieniamy się w słuch. Witam serdecznie, panie trenerze. Witam, witam serdecznie. Trenerze, to może konkretne pytanie od razu na początek. Będzie medal w Paryżu? Oczywiście pytam o boks, no bo o co innego. Jakbym, powtarzam to w każdym wywiadzie, że jeśli bym nie wierzył w ten medal olimpijski, to nawet nie chciałoby mi się pracować, więc będzie ten medal olimpijski, ja w niego głęboko wierzę. Ja widzę to wszystko, co się dzieje, ja widzę, jak zdobywamy ten medal. Ja widzę siebie płaczącego i tą dziewczynę płaczącą ze szczęścia. Po to wszystko to robię, żeby właśnie stworzyć jakąś historię. Trenerze, ja też widziałem te obrazki z Włoch, z tego turnieju eliminacyjnego, z tych kwalifikacji, gdzie nasze trzy zawodniczki ten awans, te bilety do Paryża uzyskały. Tam też widziałem te emocje na waszych twarzach. I to chyba, szczerze mówiąc, już odchodząc od strony sportowej, bo do niej zaraz przejdziemy, ale mam wrażenie, że tego nigdy nie było, że stworzyliście coś, co mi trudno nazwać, ale to jest wyjątkowo. Taki jest zespół, może trochę rodzina, wyjątkowa atmosfera, coś takiego wyjątkowego stworzyło się, jeżeli chodzi o ten wasz zespół, coś takiego, czego podobno nawet, bo to słyszałem od Anety Rygielskiej, zazdroszczą wam zawodniczki z innych państw. No tak, taki był cel, żeby stworzyć taki wielki team, bardzo mocny, który wzajemnie się wspiera i który ma jeden wspólny cel, a tym celem jest właśnie minimum medal olimpijski. A wiadomo, że ten medal olimpijski otworzy drzwi i wtedy możemy stworzyć coś jeszcze większego. No i w momencie, gdy nie udały się Igrzyska Europejskie, gdzie losowanie mieliśmy fatalne i nam troszeczkę zabrakło przy równych walkach, tak teraz, gdy udało się osiągnąć te kwalifikacje olimpijskie, to było coś wspaniałego, bo my długo czekaliśmy z takim okazaniem szczęścia, radości, z takim skakaniem, cieszeniem się, bo my rzadko się cieszymy po walkach, raczej czekamy właśnie na wielkie wydarzenia. I to był taki duży krok w kierunku tego medalu olimpijskiego, bo często ciężej się dostać na Igrzyska Olimpijskie, niż nawet zdobyć ten medal olimpijski, więc wiemy, że już powiedzmy tej połowę drogi mamy za sobą. Mi się bardzo podobają słowa pana trenera sprzed jakiegoś czasu, że nie walczymy dla pieniędzy, walczymy dla medali, dla marzeń, bo to jest precyzyjny cytat. To było w kontekście też tego, dlaczego te jedynki gdzieś przewidziane do tej walki o Igrzyska nie jechały na tamte Mistrzostwa Świata. I to mi się, nie ukrywam, bardzo podobało. Natomiast muszę zapytać w ten sposób, o ten klucz muszę zapytać, o tę metodę, o to spojrzenie, bo kilka lat temu wydawało się wtedy, że władze polskiego boksu podejmują odważną decyzję. Wierzą w ten plan rozrysowany przez młodych trenerów. Trenerów mam na myśli trenera Dylaka, jest ten trener współpracujący, bardzo też ważny. Ten trener, który pracuje z młodszymi zawodniczkami, czyli Kamil Gorząd. Uwierzono w ten projekt, zaufano wam i teraz zbieramy tego owoce. Mam takie wrażenie, bo rzeczywiście gdzieś widać, że teraz to funkcjonuje tak, jak powinno, moim zdaniem. Tak, ja się bardzo cieszę, że nam prezesi zaufali, bo wiem, że to nie była łatwa dla nich decyzja. Ja jestem człowiekiem nie z boksu, ja nikogo nie znałem, ja tu wchodziłem jako świeżak, więc musiałem jakby od tej miotły aż do góry wspinać się powoli. I się śmieję, że gdy inni właśnie jechali windą, to ja małymi kroczkami po tych schodach wchodziłem, ale gdy przedstawiłem im wizję naprawy tego polskiego boksu, to gdy przyszło do głosowania, było 14 głosów, to wygraliśmy 13-1, bo nasz plan był precyzyjnie dopracowany i my już mieliśmy grupę osób, która będzie działała w każdej grupie wiekowej, więc wydaje mi się, że ja idąc w ogóle na ten konkurs, byłem pewny, że my go wygramy, bo wiedziałem, że nikt nie przygotowuje takiego planu jak my. Tak, ja się cieszę, że działacze Polskiego Związku Bokserskiego byli gotowi, aby podjąć taką decyzję i zaufać po prostu fachowcom z planem. Trenerze, ja mówię, że mamy trzy kwalifikacje, trzy bilety do Paryża, co jest oczywiście prawdą, ale to wcale nie musi być koniec, bo jeszcze będziemy walczyli o to, aby tych naszych reprezentantek było w Paryżu więcej. Tak, za półtora miesiąca jest Tajlandia, czyli kwalifikacja druga światowa. No i tam jadą trzy dziewczyny w kategorii 50, 54 i 60 kg.
No i wierzymy ogromnie, że przynajmniej ta jeszcze jedna dziewczyna dołączy do tych trzech i byśmy mieli cztery reprezentantki. No ale będziemy się bić o każdą możliwą szansę i widzę, że jesteśmy jeszcze bardziej nakręceni pozytywnie. My ogólnie jesteśmy bardzo pozytywnym zespołem, który nie widzi problemów, który wszędzie jak burza i wspólnie działamy ze sobą. Nie ma gorszego dnia, tylko zawsze jesteśmy uśmiechnięci. A teraz po tych trzech kwalifikacjach widzę, że cały zespół jest jeszcze bardziej nakręcony i jest jeszcze większa wiara w ten nasz sukces wspólny. Trenerze, ostatnie pytanie ode mnie, bo przypomniało mi się, że ostatnio, gdy miałem okazję rozmawiać z Anetą Rygielską, po tym jak ona wróciła z Włoch do Polski z tym biletem do Paryża, to powiedziała, że w waszej reprezentacji wszystko jest zapięte na ostatni guzik i jest osoba od każdej ważnej takiej dziedziny, jest fachowiec. I powiedziała, że nawet mamy kogoś, kto zajmuje się tym, aby gdzieś rozładować napięcie i nas w tych też momentach trudnych rozśmieszać. Kto jest taką osobą, chciałem zapytać. Chyba taką osobą najbardziej pozytywną, która potrafi rozładować się napięcie, jest Kamil Gorząd, Tak myślałem. czyli trener klubowy Anety. No, ten człowiek to on chyba naprawdę nie ma gorszych dni w życiu i dla niego największy problem życiowy to nie jest żaden problem. Wszystko potrafi pokonać, więc mieć taką osobę w zespole, no to coś wspaniałego. Bardzo dziękuję. Ja tylko dodam naszym widzom, bo też na naszym kanale jest wielu fanów przecież mieszanych sztuk walki, że trener Tomasz Dylak to też jest fachowiec znany z pracy z czołowymi polskimi zawodnikami, takimi jak Mateusz Gamrot czy Borys Mańkowski, bo miałem z nimi nieraz o tym okazję porozmawiać. Trenerze, bardzo dziękuję, że znalazł pan dla nas czas i już teraz gorąco zapraszam, jeżeli gdzieś w tym pana naprawdę wiem, upchanym po brzegi kalendarzu znajdzie się kiedyś moment na wizytę w stolicy i przy okazji może odwiedzi pan nasze studio, to byłoby super. Bardzo dziękuję. Na pewno się zjawię, jeśli będzie ta okazja, na pewno skorzystam z tej propozycji. Bardzo dziękujemy. Trener Tomasz Dylak specjalnie dla nas, trener kobiecej kadry Polski w boksie. Dziękujemy. Dziękuję również. Trener Tomasz Dylak już 11 miesięcy temu mówił o tym, że są realne szanse na udział w igrzyskach. Mówi też o tej recepcie, o tym podejściu, o dobrej atmosferze, o indywidualizacji treningów. To jest klucz, takie podejście. To jest coś, czego wcześniej nie było, bo wydaje się to może oczywiste. Podejście indywidualne do każdej z zawodniczek. Znaczy się, trener się znowu nie rozdwoi, że z każdą będzie inaczej trenował, z każdą będzie inaczej rozmawiał. Trener jest jeden, zawodniczek jest wielu, trener ma sztab ludzi. Wiadoma rzecz, że jeżeli dziewczyna waży 80 kilo, no to nie będzie podnosiła ciężarka półkilowego, a dziewczyna, która waży 50, nie będzie dźwigała setki. To jest to normalne, jest to naturalne. Ja tam nie widzę w tym żadnego skomplikowanego procesu. Fajnie, że młody trener trafia do tych ludzi, ale za moich lat trenowaliśmy wszyscy jednakowo i też były efekty. Fajnie jest wtedy, jak się sprawdza to, co sobie trener zakłada, nie? A teraz pozwolę sobie przeskoczyć z kadry kobiet do kadry mężczyzn, no, naszych bokserów. Jak pan ocenia pracę Grzegorza Proksy jako trenera? Też. Z dziewczynami jest i łatwiej, i trudniej. Grzesiek, Grzesiu Proksa, pozdrawiam cię, Grzesiek. Wziął kadrę krótko i też na zasadzie sam trochę w boksie narozrabiał, bo i był dobrym amatorem, i był dobrym zawodowcem. I teraz ma mało czasu, nie? I w 90% ja ciągle będę powtarzał, jeżeli Grześkowi nie zaświeci gdzieś na skalę, nie będzie miał szczęścia, to choćby nie wiem, jak trenował indywidualnie, zespołowo, grupowo, rano, wieczorem, nie. Jeżeli nie będziemy mieli i Grzesiek, i cały sztab szkoleniowy tej odrobiny szczęścia, nic nie zrobimy. Bo trening jest treningiem, bo się nie ma. Czy to będzie ten Rdylak, czy to będzie Grzesiu, czy każdy inny. Grzesiek
nie ma takich zawodników, jak ma trener Dylak, że Aneta i Ela Wójcik zahartowane w bojach. Wiele lat trenują, ja pamiętam jeszcze Anetę Rygielską z Baku, z Igrzysk Europejskich. Trener Dylak ma ułatwione zadanie. Grzesiek ma trudniej, bo nie ma takich długowiecznych zawodników z takim stażem, z takim dorobkiem medalowym, jak i Aneta, bo Aneta kilka medali była na Mistrzostwach Świata, na Europie, na Igrzyskach Europejskich. To nie jest jakiś nowicjusz. Ela to samo. Te pojadą na doświadczeniu. Młoda Szeremeta na... Julka Szeremeta na bojowości młodziejszej. I one wszystkie... I jeszcze przypominam, tam jeszcze trzy czekają na kolejne paszporty. To nie wolno o tej całej trójce, nie wiem kto tam będzie wystawiony, nie można tej całej trójce i nie jest powiedziane, że te nowe, które będą, też czegoś nie zrobią. Nie? Grzesiu jest w trudnej sytuacji, ma mało czasu. Trener Dylak ma już 9 miesięcy, to jest dużo. Nie? Poszczęści się Grzesiowi, fajnie. Nie, trzeba dalej. To jest taka ciekawa historia, bo przy okazji kwalifikacji do poprzednich igrzysk Aneta Rygielska przegrała walkę podczas eliminacji w Londynie z Kelly Harrington, która potem została mistrzynią olimpijską, więc to też pokazuje, na jakim poziomie to jest rywalizacja. Natomiast ja teraz chciałem, słuchajcie, przywitać kolejnego gościa, bo jest z nami ekspert, dziennikarz, analityk Mateusz Hencel. Mateusz, słyszymy cię? Witam serdecznie, słyszymy się. Witamy cię, Mateusz. Słuchaj, to jeszcze wracając do tego tematu. Możemy liczyć? Będzie medal dla Polski w Paryżu? Mówię oczywiście o boksie, bo to nas interesuje najbardziej. No, życzymy sobie tego bardzo, bo wiemy, że ten ostatni medal to faktycznie to trofeum z 92 roku Wojciecha Bartnika, także jesteśmy tutaj pełni nadziei, szczególnie zerkamy na kadrę kobiet. Przysłuchiwałem się temu, co mówi trener Raubo, no i faktycznie mamy tutaj takie kandydatki, które już na tym światowym poziomie swoje udowodniły i te trzy dziewczyny, które uzyskały kwalifikacje, czyli Ela Wójcik, Julka Szeremeta i Aneta Rygielska, to są dziewczyny, które naprawdę stać na dużo na tym turnieju i bardzo sobie życzę, żeby ten medal był. Myślę, że szczególnie Anetę Rygielską, która zwycięstwem nad Turczynką Surmeneli udowodniła, że należy bez wątpienia do tego światowego topu, no to właśnie Aneta Rygielska może nam dać dużo radości. Wiemy, jak to jest podczas takich turniejów. Bardzo dużo zależy od losowania, czy to w kwalifikacjach, czy już w samym turnieju olimpijskim. No ale jeżeli chce się zdobywać te najwyższe trofea, to trochę nie ma co patrzeć na losowania, tylko trzeba po prostu pokonywać najlepszych i żeby się znaleźć w tej strefie medalowej, to na pewno jedna czy dwie rywalki będą bardzo mocne. Jest jeszcze kadra mężczyzn, chociaż tutaj póki co nie mamy tej kwalifikacji i no dużo zależy od szczęścia, tak jak powtarzam, w losowaniu, bo kandydatów jest być może kilku. Jest Damian Durkacz, Mateusz Bereźnicki, no kilku chłopaków jeszcze pojedzie. Natomiast no w tym naszym boksie olimpijskim męskim myślę, że sama kwalifikacja to już będzie jakiś sukces, natomiast no medal będzie niesamowicie trudno i nie przypuszczam, że przywieziemy jako mężczyźni tutaj medal z Igrzysk w Paryżu, natomiast na żeńską kadrę patrzę naprawdę z dużą nadzieją, bo tam ma kto boksować. Dobra, panowie, bo teraz pozostaniemy w takim składzie. Tak. Mateusz Hencel, trener Zbigniew Raubo i porozmawiamy sobie o kilku bieżących sprawach. I chciałem zacząć od czegoś, co jednym się podoba, jednym się nie podoba. Wiemy już na pewno, że 18 maja na gali Fame 21 Tomasz Adamek zawalczy ze znanym, no jednym z najbardziej znanych polskich youtuberów, Bandurą. Trener Raubo powiedział ostatnio, że to jest poniżej pasa bić się z youtuberem. Jak ty patrzysz na to, Mateusz? No wiemy, w którą stronę ta kariera Tomka Adamka skręciła i nie ma tutaj mowy o jakimś poważnym boksie, o poważnych wyzwaniach, bo wiemy, że walka z Mamedem to faktycznie rywalizacja dwóch zawodników. Tomka, który bardzo utytułowany w boksie oczywiście jest. Mameda, który tak naprawdę no, dzięki niemu mamy taką kondycję MMA w Polsce, jaką mamy, między innymi oczywiście dzięki niemu.
Natomiast no, Tomek na poważnym poziomie ostatnio boksował w 2018 roku, czyli 6 lat temu w walce z Jarrellem Millerem i skończyło się to szybko. No, no nie ma co ukrywać, że to już jest po prostu jakaś forma zabawy, jakiś może skok na kasę, bo wiadomo, że te pojedynki, które Tomek toczy, są kasowe. Natomiast no, mamy taką sytuację, jaką mamy. Wielu zawodowych no nie tylko pięściarzy, po prostu sportowców, idzie to flików tam, toczy swoje pojedynki. Niektórzy z nich zarabiają po raz pierwszy w karierze tak naprawdę jakieś godziwe pieniądze. Ja się nie do końca obrażam na ten stan rzeczy, który obecnie ma miejsce. Naprawdę, no, no jeżeli ktoś chce rywalizować w fejmie, zarabiać dobre pieniądze i jest na niego zapotrzebowanie, no to jest okej. Ja trochę jeszcze patrzę na z takiej perspektywy, że część widowni, która śledzi teraz flick fighty, śledzi scenę flickową, być może nie do końca wie, kim jest Tomasz Adamek, a my tutaj w tym składzie, w którym się zbieramy, no, no i widzowie, no tym osobom nie trzeba specjalnie przedstawiać osoby Tomka Adamka, natomiast ta jeszcze młodsza widownia, mam nadzieję, że dzięki temu, że Tomek zawalczy, trochę się zainteresują i zobaczą, kim tak naprawdę Tomek Adamek w tym świecie zawodowego boksu był, z kim rywalizował, jakie tytuły zdobywał i jakiego kalibru po prostu to był pięściarz zawodowy. Także no to też mam nadzieję, że na plus tego wszystkiego będzie to, że po prostu osoby, które nie do końca się tym boksem zawodowym interesowały, po prostu poznają lepiej osobę Tomka Adamka, tą czysto pięściarską. Rozumiem twoje argumenty, ale też nie jest tajemnicą, że no, trener Raubo nie jest tak wyrozumiały jak Mateusz Hęcel, jeżeli chodzi o występy pięściarzy, w tym przypadku też Toma Adamka w tak zwanych freakfightowych eventach, prawda? Po pierwsze, trener Raubo nie jest od tego, żeby zabraniał zarabiać pieniądze nawet wielkim gwiazdom i to mi nic do tego. Ja się mogę z tym godzić, nie godzić, nie. Ale ja bym tu jeszcze chciał tutaj naszemu ekspertowi tak zwrócić, bo tam może nie uwagę, bo tam nadmienił, że my tam w tym boksie amatorskim chłopcy nie mają jakby tam już szans, nie? Ja tak nadmienię, tam ostatnio były jakieś igrzyska i tam se na takie jakieś igrzyska pojechał pan Tomala i się zapomniał i wygrał, nie? I taki był tam jeszcze, panie ekspercie, był taki Patryk Dobek, któremu płotki zabrali, schowali i ten chyba zapomniał, że bo szukał płotka i wybiegał medal, nie? Nie skreślajmy, nie mówmy, że to się nie da, bo trzeba. Ja jestem za tym, żeby zdobywali medale i życzę im najlepiej. A co do tych wszystkich sytuacji, Tomek, ci mistrzowie świata. Tomek jakieś pieniądze zarobił, nie? Dla jednego mało będzie milion, dla drugiego mało będzie 100 milionów. Tomka to bawi, bawią to emocje, że jeszcze to potrzebuje tej widowni. Jeżeli ktoś chce to oglądać, jeżeli ktoś chce za to zapłacić, no to musiałby być Tomek kompletnym idiotą, żeby tego nie wziąć, nie? To są legalnie, uczciwie zarobione pieniądze. Czy ja mam pretensje mieć do Tomka, że zarabia? Nie. Jest to może dalekie poza tą ideą sportową, o której tak cały czas jednak w tym sporcie amatorskim walczymy, bo przychodzę, dam przykład, jestem na co dzień, powiedzmy, trenerem, zajmuję się, każdy dzieciak, który przychodzi do mnie na salę, to ja w nim widzę mistrza świata. Ja w nim nie widzę milionera i nikt z tych dzieciaków nie myśli, że tam będzie miał milionów, ale każdy ma tą nadzieję, że zostanie tym mistrzem świata. Później się to nagle zmienia, bo tu temu buty nie pasują, temu klapki, wygra jedną, dwie, trzy walki i później ta koszula za ciasna, ta żona nie taka, ten, sąsiad zły i to się później zmienia, nie? Tego za mało, ciągle za mało. Kiedyś było wszystko fajnie, później się to zmienia. I trafiła się możliwość zarobienia Tomkowi pieniędzy? No ludzie, no. Ktoś go o to poprosił. Z jednej strony z punktu widzenia czysto sportowego jest to nie do końca fajne, ale z drugiej strony dlaczego ma nie zarabiać? On nikogo nie okrada.
Chciałem was, panowie, zapytać o coś takiego jeszcze, o formułę, bo to jest tak, że pamiętam to doskonale, spotkałem się z rzecznikiem organizacji FEM, jeszcze to jest też ważne dla całej tej historii, przed walką Adamka z Mamedem i on mi wtedy w trakcie wywiadu mówi o tym, że walka Adamka z Bandurą będzie walką w małych rękawicach. Potem się okazuje, że ta informacja nie może jeszcze wypłynąć na światło dzienne, więc ten fragment wycinamy, ale wiedziałem na pewno, bo się zdziwiłem, że Tomek Adamek się na taką formułę zgodził, bo myślałem, że nigdy w małych rękawicach nie zawalczy. Mija czas, jesteśmy po walce Mameda z Adamkiem i rzeczywiście Tomek Adamek jednak gdzieś się stawia te nowe warunki. Musimy jednak walczyć nie w małych rękawicach do MMA, ale w rękawicach bokserskich. Myślicie, że co sprawiło, że Tomek Adamek zmienił zdanie? To jest tak, że jakby efekt tego, on zobaczył, jak wygląda w tej walce z Mamedem, jak jego dyspozycja wygląda i stwierdził, że chce walczyć w dużych rękawicach. Jak według was to wyglądało? Po pierwsze, nie mam pojęcia, co Tomek myśli, jak Tomek myśli. Jedno jest pewne, małe na karku, bo umie zarabiać pieniądze. I ja dalej nie wiem, czy Tomek będzie walczył w MMA, czy będzie walczył w rękawicach bokserskich. Dalej nie wiem. Nie wiem, kto to jest ten pan Bandura, bo nie wiem. No, nie siedzę w tych jakichś tam. Ale kogo mu nie postawią, kogo mu nie dadzą, to i tak nie ma szans z Tomkiem. No nie oszukujmy się, nie? Mateusz, zgadzasz się? No ja zgadzam się tutaj z trenerem w 100% i myślę, że Tomka należy upatrywać jako murowanego faworyta w tym pojedynku. Nawet ze względów takich czystych, no już nawet nie mówię o umiejętnościach pięściarskich, bo to nie podlega żadnej dyskusji. Natomiast nawet takie względy kondycyjne widzieliśmy, oczywiście nie odbieram Bandurze tego, że może się świetnie do tej walki przygotować, natomiast no, to jestem pewien, że ta kondycja to też będzie atut, który będzie Tomka Adamka. No, walka jest zakontraktowana niby tylko na 3 rundy, po 3 minuty, natomiast jeżeli będzie się toczyła w takim mocniejszym tempie, to na pewno z tego wyjdzie lepiej Tomasz Adamek i ja nie widzę specjalnie tutaj punktu zaczepienia, w którym Bandura mógłby szukać jakichś szans na zwycięstwo. Wiadomo, to są sporty walki, to czasami jest jeden boks, natomiast ta klasa Tomka Adamka i tu już nie ma znaczenia, że on ma 48 lat, bo mimo wszystko w walce z Mamedem pokazał, że oczywiście oczekiwania mogły być różne, natomiast pokazał, że w dalszym ciągu potrafi boksować, także nie mam wątpliwości, że tutaj wielkim faworytem jest Tomasz Adamek, a co do tych rękawic, no to po prostu stroną, która dyktuje warunki, podejrzewam, jest tutaj Tomasz Adamek i wiemy, że dla Bandury to też mówił niejednokrotnie, że jest to marzenie zmierzyć się z takim kimś jak Tomasz Adamek i to po prostu stroną, która będzie taka, która no po prostu stawia warunki, jest Tomasz Adamek, także no jeżeli on powiedział, że chce duże rękawice, to te duże rękawice będą. Motywacji nie znam, natomiast w tych dużych rękawicach na pewno dużo bardziej będzie się Tomek komfortowo czuł i to jeszcze tak naprawdę zwiększa szanse na jego stronę. Panowie, zostawiamy ten świat frików i przechodzimy do tego, co w Polsce wydarzy się 24 maja. Wielka walka w Rzeszowie, wiadomo. Łukasz Różański broni pasa w kategorii Bridger. Bardzo trudny rywal. To jest właśnie pytanie. To jest dobrowolna obrona i duże wyzwanie. Trudny rywal Łukasza Różańskiego. To jest pytanie do naszych ekspertów. Jak duże wyzwanie stoi przed Łukaszem Różańskim? Jak trudnym rywalem dla Łukasza jest Okoli? Po pierwsze, ja zwracam uwagę publicznie, głośno, nie jestem żadnym ekspertem. Ja się na boksie nie znam. Ja staram się być trenerem. Ja wiem, jak światło gaśnie, ja wiem, jak wątroba boli, jak się przyjmie. To wiem, to testowałem. I to wystarczy, żeby mówić, słuchajcie, to boli. Za żadnego eksperta się nie uważam. Po pierwsze, sam jestem zdziwiony, że taka walka. Ale z drugiej strony, z punktu widzenia sportowego, wziąłby jakiegoś tam, powiedzmy, słabego zawodnika, wszyscy widzą, wziął sobie kotleta, wziął sobie do obijania i tam, co to za mistrz. Postawił na szale wszystko, bo bardzo dobrego zawodnika wychodzi.
przed każdą walką, jak panowie wiecie, jest 0-0, jest remis. Faworytem w tej walki Łukasz wie, bo ja ciągle powtarzam, jest Okole, zdecydowanym faworytem. Ale na papierze. Wszystko się w ringu może zdarzyć. Okole, z tego co wiem, nie zdobył medalu olimpijskiego, bo przegrał z młodym Sabonem. Na tym zawodowym ringu też myślałem, że więcej zwojuje coś, ale gdzieś tam po drodze przegrał. Łukasz, jak będzie wychodził z pozycji, jakoś to będzie, to nie będzie. Łukasz ma wyjść i boksować i wcale, mimo tego, że na papierze faworytem jest 100% Okole, wcale bym nie skazywał na porażkę Łukasza. Mateusz, jak ty na to patrzysz? Bo na przykład Kevin Lerena, pytany o ten pojedynek, on też mówi, że dla niego faworytem nie jest Łukasz Różański. Też nie ukrywa też, że jakoś wyjątkowo nie ceni zwycięstwa Łukasza Różańskiego z Babiczem, wtedy, gdy on ten pas zdobywał. Jak według ciebie rozkładają się szanse w tym pojedynku? Ja przede wszystkim chciałbym pogratulować Łukaszowi, bo został szczęśliwym ojcem, także przede wszystkim. Wiemy, że ojcowie biją mocniej, także tutaj mamy tę nadzieję, że wszystko 24 maja się okaże. Mnie frapuje ten pojedynek z wielu względów, bo jeżeli miałbym szacować, to pewnie widzę ten pojedynek w okolicach 70-30 dla Okolego. Natomiast to, gdzie odbywa się ten pojedynek, moim zdaniem ma bardzo duże znaczenie. Bo wiemy, że walka odbędzie się na Podpromiu. Wiemy, że cała hala, mimo że bilety nie są jakieś tanie, to słyszałem, że sprzedają się bardzo dobrze. Jestem przekonany o tym, że Podpromie zapłonie 24 maja. I w momencie, gdy Lawrence Okoli, nie na swojej ziemi, bo on rywalizował w Wielkiej Brytanii, natomiast jeżeli wyjdzie do tego ringu w Rzeszowie, I te 5000 mniej więcej, tyle osób będzie na trybunach, będzie na niego buczało, gwizdało, to te nogi robią się trochę inne. To naprawdę nie każdy jest w stanie sobie poradzić z ciężarem trybun, z ciężarem tego, co się dzieje na hali. I myślę, że agresja Łukasza Różańskiego na początku pojedynku, ta presja, te głośne trybuny, to wszystko może się nałożyć i to jest jedna z szans, które daje Łukaszowi Różańskiemu i myślę, że należy od początku upatrywać tych swoich szans właśnie w tym. Wiemy, że Łukasz Różański tak naprawdę te 4 rundy, które przeboksował z Isługonowem, to był taki najbardziej poważny dystans, który przeboksował. Rywalizacja z Arturem Szpilką czy Alenem Babiczem zakończyła się w pierwszej rundzie, także nie trwało to zbyt długo i ja bym upatrywał tutaj szans właśnie na wygraną. Tych początkowych rund, tej agresji Łukasza, którą on nam zawsze prezentuje w ringu. Ja słyszałem, że on na sparingach jest czasami trochę innym pięściarzem, natomiast zawsze jak się zaczyna ta walka, to te pięści ważą, to Łukasz Różański jest agresywny, jest nieprzyjemny do boksowania. I tutaj bym upatrywał właśnie jego możliwości na zwycięstwo w tej walce. Wiemy, że Okoli to również zawodnik, który potrafi w bardzo brudny sposób boksować. Niezwykle istotna będzie rola sędziego ringowego w tym pojedynku, na jak dużo będzie pozwalał Okolemu, bo to, że ten nie będzie chciał rywalizować w półdystansie, będzie się kleił do Łukasza Różańskiego, o tym jestem przekonany. Czy będzie w stanie ustawić sobie, bo wiemy, że Okoli dysponuje naprawdę dobrym zasięgiem ramion, czy będzie w stanie sobie ustawić już od początku pojedynku Łukasza Różańskiego czasami prostym i tym bezpośrednim prawym krzyżowym? No nie sądzę. Myślę, że Łukasz Różański będzie na to przygotowany, będzie miał świadomość, że albo Okoli będzie klinczował, ten boks będzie brudny na początku, no, albo będzie próbował rywalizować z nim czysto na dystans. Na te lewe proste no nie szedłbym na wymianę w przypadku Łukasza Różańskiego, ale wiemy, że on prawdopodobnie pod tymi prostymi będzie nurkował, wchodził z bezpośrednimi sierpowymi. No tak to widzę na początku. Jeżeli Łukasz Różański trafi w pierwszej i w drugiej rundzie, to naprawdę może się dużo wydarzyć, bo pokazał Okoli w walce z Williamem Smithem, tej przegranej, o której wspominał trener Raubo, że to jest zawodnik, którego można naruszyć. Który jeżeli
straci trochę pewności siebie, to nie jest dokładnie ten sam pięściarz, gdy on dominuje w ringu, gdy on ma przewagę. Także myślę, że właśnie te początkowe rundy i te rundy 1-4 to jest największa szansa na wygraną Łukasza Różańskiego w tym pojedynku. Tak, nawet w tym kontekście tej przegranej, dlatego dla mnie jego forma, ta mentalna o kolego, to jest trochę znak zapytania, natomiast po prostu trzymam kciuki za żelazną defensywę Łukasza, żeby tam nie było takiego momentu, chociaż tej dekoncentracji, bo to może być koniec w starciu z Okolem. Dobra, panowie, no. Jeżeli nie mamy nic do dodania nie. do tego pojedynku, to ja chcę wam zapytać o te gale w ogóle, bo to jest dla mnie ważna no. kwestia. Imponuje wam, że taki pojedynek się udało zorganizować w Polsce? No ale... Pojedynków fajnych w Polsce już mieliśmy wiele, nie? Ja jestem zdziwiony, że się tutaj pan redaktor dziwi. Nie no, trenerze, nie jesteśmy, w ostatnich latach jest posłucha. Nie jesteśmy, no... Trenerze. No chwilowo tak, ale otóż to nie... Otóż o tym mówię, to że... nie znaczy, że... No ale była walka Usyka w... I co ona dała polskiemu pięściarstwu, boksu, boksowi? Nie, to nie można, że nic nie dała. Wielu kibiców, sympatyków boksu obejrzało boks na bardzo... Ale chciałbym zobaczyć polskich bokserów na karcie takiej gali. Boksowali w Polsce Adamek, boksował Wodarczyk, boksował Główka i też wszyscy narzekali, że coś tam nie pasuje, nie? Bo walka Główki z Usykiem czy Rudego z Kaninganem czy innych zawodników fajnych, też tam ciągle coś nie pasuje, nie? Dzisiaj nie mamy, ale to nie znaczy, że za pół roku, za dwa, trzy, cztery miesiące nie będzie, nie? Nie można tak, jak ja tak słucham tych czarnowidzących, tych wszystkich, że nic nie będzie, mówię, no nie, no to siądźcie, kurczę, i zacznijcie płakać, może coś będzie, nie? Trenerze, ale jestem po prostu pod wrażeniem, że taki pojedynek jest w Polsce i się z tego powodu bardzo cieszę. A ja nie. Mamy mistrza świata, nie? Mamy mistrza. To dlaczego on ma jechać gdzieś tam, jak może u siebie boksować? Zgadzam się. To jakie to zdziwienie? Przyjechał Okole, przyjechał. Dostanie w łeb, przyjedzie następny, nie? Ja wiem, że Anglicy woleliby, żeby było u niego, bo tam jest łatwiej, nie? Ale... Też mamy fajnych ludzi, też mamy promotorów, też mamy organizatorów. Dla mnie to nie jest żadne zdziwienie. A ty, Mateusz, wybierasz się 24 maja do Rzeszowa? No wybieram się. Zrobię wszystko, żeby być w Rzeszowie, bo to jest święto boksu i z takich wydarzeń po prostu trzeba korzystać. Czy ja jestem zdziwiony, czy nie? No ja się bardzo cieszę, że takie pojedynki są organizowane w Polsce. Wiemy, to wszystko ma jakieś podłoże. Kibice brytyjscy niespecjalnie chętnie oglądali w ostatnim czasie walki Okolego z tego względu, że no faktycznie Okoli może trochę przedefiniował swój styl, ale w momencie, gdy niespecjalnie mu idzie, wraca do tych klinczy, do tego brudnego boksu, który niespecjalnie dobrze się ogląda. Wiemy, że tu strona brytyjska prawdopodobnie zapłaci za tego Okolego i ten pojedynek po prostu się spina. No, wiem, że to będzie wielka, wielka wrzawa, wielka feta, szczególnie jak Łukasz Różański wygra, walczy u siebie. I jeżeli mamy rywalizację o Mistrzostwo Świata w Polsce, to nie pozostaje nic innego, jak się cieszyć. Wiemy, że prawdopodobnie zwycięzca tego pojedynku będzie rywalizował z Kevinem Lereną, który ten pas tymczasowy w WBC posiada, który ostatnio rywalizował z Justisem Kunim na gali w Arabii Saudyjskiej. I kto wie, czy tego Lerenę uda się ściągnąć do Polski, bo tam prawdopodobnie strona z RPA będzie chciała, aby ten pojedynek odbył się u nich. I nie wiem, czy to się uda, aby ten pojedynek odbył się w Polsce. To już by trzeba było porozmawiać z Andrzejem Wasilewskim, no ale najpierw mamy pojedynek z Okolim. Także no, ja się bardzo cieszę i to jest niewątpliwie święto polskiego boksu, święto polskiego pięściarstwa i tu nie ma dwóch zdań.
Słuchajcie, panowie, bo też chciałem porozmawiać o tym, co czeka nas w maju w Arabii Saudyjskiej. Mamy nadzieję, że w końcu dojdzie do tego wielkiego pojedynku Tyson Fury kontra Aleksander Usyk. My już też mieliśmy zresztą się wymieniać okazję poglądami na temat tego pojedynku, natomiast teraz wracam jakby do tego wątku, ponieważ też nawiązuję do konferencji prasowej Tysona Fury'ego, na której też był wątek polski, bo on tam też jakby wracał do tych występów w ciężkiej Tomka Adamka. Do tego zaraz przejdziemy, natomiast, bo to jest tak, zebrałem sobie te opinie. Bob Arum twierdzi, że dobrze przygotowany Tyson Fury nie powinien mieć problemów z pokonaniem Aleksandra Usyka. Roy Jones Jr. także nie wróży Usykowi powodzenia w starciu o te cztery pasy kategorii ciężkiej. Jeżeli chodzi o kolejne opinie, Frank Warren także jest przekonany, że Aleksander Usyk w walce z Tysonem Furym będzie chciał otworzyć niedawno zabliźnioną ranę nad okiem Brytyjczyka, ale jednak faworytem jest Tyson Fury. I tak się zastanawiam w ogóle, co my wiemy o przygotowaniach Tysona Fury'ego, bo mam wrażenie, że w przygotowaniach do tego pojedynku w pierwotnej dacie tych informacji było więcej. O sparring partnerach, jak to wygląda. Teraz to wszystko jest dla mnie przynajmniej owiane tajemnicą. Wiemy teraz z mediów społecznościowych, że na przykład sparował Tyson Fury z Mitchellem, nieaktywnym od 2011 roku. To co prawda nie rzuca na kolana, ale co my tak naprawdę o tych przygotowaniach wiemy i o tym, jak wyglądają te ostatnie tygodnie przed tym pojedynkiem? Po pierwsze, ogólnie co to kogo obchodzi, jak sobie Fury trenuje. To jest rzetelna firma, trenuje sobie, jak sobie trenuje. I dla mnie jest faworytem stuprocentowym, jak przy pojedynku z Joshua mówiłem i z Indywua mówiłem, że faworytem jest stuprocentowy Usyk. Tak tutaj w tym pojedynku, gdzie panowie, gdzie jest dwóch fenomenalnych zawodników. Jedni mogą lubić Fury'ego, nie lubić, pisze tam, gada głupoty, nie chce gada, ale to jest rewelacyjny, to jest świetny zawodnik i Usyk. Ale niestety przy tych dwóch wielkich mistrzach ta masa ma znaczenie. Ten wzrost, to wszystko ma znaczenie. Po drugie, zaprzeczenie logiki, ten Tyson Fury, chłop 125 kilo, on się w szóstej, siódmej rundzie szybciej rusza niż w pierwszej. To jest zaprzeczenie, jest, bije z każdej pozycji i tam, gdzie trzeba. Nie? I to nie jest byle, to nie jest przypadkowy jakiś grubas, który tam mówi, że pije, czy kebaby tam nie, czy McDonald'em się obiada. To jest świetny zawodnik, cwany zawodnik. Co innego pisze, co innego robi i Usyk naprawdę, lubię tego chłopaka, fenomenalny, no ale jednak te 25 kilo wagi dużo. Usyk się powiesi na nim trochę i na moim miejscu ja tak podejrzewam, że Fury z pierwszych 3-4 rundy nie będzie ani raz na górę zadawał ciosy, tylko będzie bił po dole, a to jest słaby, słaby punkt Usyka, nie? I za mały jest. No jest dwóch wielkich mistrzów, ale te parametry mają znaczenie. I to zadecyduje. Mateusz, twoja optyka na ten pojedynek, jakieś przemyślenia nowe się pojawiają przez te ostatnie kilka tygodni, bo też Tyson Fury na tej konferencji mówi to, co mówi trener Raubo, że no według niego jednak rozmiar ma znaczenie. On też tutaj gdzieś przytacza Tomka Adamka, mówi o tym, że Tomek Adamek był mistrzem wagi półciężkiej i cruiser, pokonał kilku dobrych ciężkich, ale kiedy stanął naprzeciw Witalia Kliczki, to poległ. On tutaj też podaje przykład Davida Hay i tych przykładów jest więcej tego, że podobno dla niego rzeczywiście ten rozmiar ma znaczenie. Może Tomek Adamek powinien, tak jak gdzieś tutaj mówi Frank Warren, celować rzeczywiście w to oko, gdzie było to poważne rozcięcie. Jak to wygląda z twojej perspektywy? No wiesz, tylko David Hay pokonał Nikołaja Wałujewa, tak? Czyli jeszcze większego pięściarza. Oczywiście nie porównuję Nikołaja Wałujewa do Tysona Fury, bo to jest inny kaliber pięściarza i tu nie ma o czym dyskutować. Całkowicie inny. No pewnie. Natomiast no, jest to frapujący pojedynek. Z bardzo wielu względów pewnie czasu by nam nie starczyło, żebyśmy tutaj przedyskutowali wszystko. Ja się zgadzam z trenerem, że jednym z głównych czynników decydujących w tym pojedynku będzie rozmiar, natomiast ja uważam, że Usyk ten rozmiar będzie w stanie po prostu pokonać. Zgadzam się z tym, że Fury w momencie, gdy będzie się zbliżał do Usyka, choć na pewno to nie będzie łatwe, wiemy, że
że Usyk świetnie pracuje na nogach, choć Fury też to naprawdę bardzo dobrze potrafi, będzie polował na te doły, szczególnie w jakimś klinczu, w takich sytuacjach, w których będzie mógł bić te haki na korpus Usyka, to jest słaby punkt i niewątpliwie będą tego szukać. Natomiast no, powiedzmy też o tym, jakim pięściarzem jest Usyk i czego on dokonywał. Widzimy, jak w ostatnich pojedynkach, jak naprawdę dobrym pięściarzem jest Anthony Joshua. I zawodnikiem, który tego Anthony'ego Joshua dwukrotnie pokonał, właśnie jest Oleksandr Usyk. I ja nie mam wątpliwości, że to jest jedyny zawodnik, który z tych mniejszych, bo na przykład uważam, że Joshua też wygrałby z Fury, natomiast Usyk jako jedyny z tych mniejszych, ciężkich, powiedzmy, jest w stanie rywalizować z Tysonem Fury. Usyk to jest klasa sama w sobie, to jest zawodnik, który moim zdaniem to będzie jego ostatni pojedynek na takim absolutnym topie, bo wiemy, jaką on miał karierę amatorską, jak wyczerpującą ma karierę zawodową. On tak naprawdę od zawsze rywalizuje z tymi najmocniejszymi, bo to są walki z Bridgesem, z Gassiewem w wadze ciężkiej, dwie do Joshuą. No, możemy wymieniać, tak, w Gdańsku rywalizacja z Krzyśkiem Głowackim, który wtedy był naprawdę bardzo dobrym cruiserem. I kiedyś ten czas mija. I myślę, że taką trochę niedocenianą kwestią w tym pojedynku jest to, komu szybciej ten czas minął, bo tak naprawdę nie do końca wiemy zbyt wiele o Tysonie Furym. Zdążyliśmy trochę zapomnieć, jak słaby był ten występ z Francisem Ngannou, z tym Francisem Ngannou, którego Joshua bez większego problemu poskromił w dwie rundy. Tam Fury nie wyglądał naprawdę dobrze, natomiast wiemy, że też do tego pojedynku najprawdopodobniej nie był po prostu optymalnie przygotowany i podszedł sobie do niego trochę z marszu, lekceważąc Ngannou. Mówiłeś o tym, że nie widzimy tych przygotowań zbyt wiele, nie wiemy zbyt wiele o sparring partnerach. Ale wiemy na pewno, że ta sylwetka Tysona Fury'ego trochę się zmieniła i wiemy, że on pod konkretny pojedynek potrafi tę wagę, ten swój styl troszeczkę modyfikować, bo chociażby w drugiej walce z Wilderem on postawił na masę, na wieszaniu się, na męczeniu tego Wildera, tak samo jak w trzeciej. No i to przyniosło efekty bardzo dobre, a wiemy, że no tego prawdopodobnie nie może zrobić z Usykiem, bo po prostu byłby za wolny. Trochę straciłby na tej swojej lotności, na tej swojej szybkości, która mimo wszystko, wiadomo, że będzie mniejsza niż Usyka, natomiast no musi być na wysokim poziomie, na takim poziomie, który był w historii najlepszy Tyson Fury. Także no jestem bardzo ciekawy, wskazuję tutaj na Usyka i trochę takich głosów po tej kontuzji Tysona Fury'ego też jest, że tam powinien właśnie celować Usyk, że ta kontuzja może się odnowić. Natomiast ja po prostu widzę czysto pięściarsko przewagę w wielu aspektach Oleksandra Usyka i nie do końca wierzę, że tak umiejętnie będzie zamykał kąty w ringu Fury, żeby łapać go na linach, żeby Usyk z nich nie wychodził, żeby ciągle się na nich wieszał i tak zmęczył tego Usyka. Ja zawsze przypominam, że Usyk to jest zawodnik, który nie przegrywa rund mistrzowskich. On w swoich pojedynkach w rundach 10, 11, 12 tak naprawdę przegrał chyba tylko rundę z Bredisem. Także tutaj tak naprawdę rywalizacja z Usykiem zaczyna się z handicapem 3-0. To jest zawodnik, który doskonale potrafi rozłożyć siły, który ma niesamowite czucie swojego organizmu, ma niesamowite zrozumienie ringu i po prostu myślę, że w tej materii jest trochę większym mistrzem od Tysona Fury'ego. Natomiast no, nawet mi powieka nie drgnie w momencie, gdy faktycznie Tyson Fury będzie lepszy w tym pojedynku, bo mówimy tutaj o starciu naprawdę 50 na 50. Możemy się przerzucać argumentami i tak naprawdę okaże się, że każdy argument może być trafiony, a zarówno każdy nietrafiony, bo wyobrażam sobie naprawdę wiele scenariuszów tej walki, ale ostatecznie typuję Usyka. Oddając głos Usykowi, on też a propos tej walki z Ngannou mówi o tym, że Tyson wiedział, że walczy z zawodnikiem UFC, spodziewał się łatwej przeprawy i po prostu zlekceważył Ngannou. Ze mną zawalczy na pewno inaczej. To są słowa Usyka, bardzo mądre. Natomiast jeszcze chciałem tylko panów poprosić o takie trochę, ja wiem, wróżenie z fusów, ale co może się wydarzyć dalej? Bo Bob Arum też tutaj rozrysował taki scenariusz wymarzony dla niego, że walka
Jest kilka zmiennych. Po pierwsze wygrywa Fury i potem na jesieni walka z Joshuą, ale wiemy, po pierwsze wygrywa Fury, po drugie Usyk musiałby zrezygnować z rewanżu, który ma w kontrakcie, po trzecie musiałyby się pojawić fundusze. Co może się wydarzyć potem, za te kilka miesięcy? Jakie są dalsze ścieżki dla obu pięściarzy? Ja na pewno... Proszę. Ja w ogóle się nie zdziwię, naprawdę, jeżeli Oleksandr Usyk skończy karierę po tym pojedynku, bo to naprawdę jest zawodnik mocno wyeksploatowany, po prostu tak ringowo. Oczywiście on jest w stanie wejść na ten swój top, osiągnąć tę najlepszą formę, natomiast no być może jeszcze go te pieniądze skuszą, choć też zarobił naprawdę bardzo, bardzo dobre pieniądze na ringu zawodowym. Ale jeżeli on pokona Fury'ego, zostanie absolutnym mistrzem świata wagi ciężkiej, to tak naprawdę z kim Usyk będzie mógł jeszcze rywalizować w wadze ciężkiej? Bo Joshua, który jest obecnie na fali, pokonał dwukrotnie. Będzie niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. Ja trochę po prostu nie widzę możliwości, aby rywalizować z kimś jeszcze. I nie wiem, czy po prostu Usyk znajdzie taką motywację, żeby przygotowywać się tak, jak do walki z Tysonem Furym. Także naprawdę mam taką czutkę po prostu, że być może Usyk skończy karierę. Natomiast co do Fury'ego, myślę, że nie ma większego znaczenia, jak się ten pojedynek skończy w takim kontekście, czy zwycięży, czy nie. Myślę, że pojedynek z Joshuą, szczególnie gdy Sheik Turki Al-Alshik zaczął rozdawać karty. Myślę, że pojedynek Joshua z Furym jest nieunikniony i jestem przekonany, że to będzie mimo tego, że załóżmy, że Fury przegrywa i nie ma tych pasów i Joshua też ich nie ma, to mimo braku tytułów mistrzowskich to będzie większy pojedynek, dużo bardziej medialny od rywalizacji Fury'ego z Usykiem. I jestem przekonany, że do tego pojedynku prędzej czy później dojdzie. Dobra, panowie. No to jeszcze jeden, ja. Tutaj Usyk przegra z Furym, a Joshua później zakończy karierę Furemu, bo to jest dzisiaj jedyny zawodnik na rynku bokserskim, który pokona Fury'ego. Usyk naprawdę fajny, wspaniały, cały czas mu kibicowałem. W tym układzie nie wiem, co się będzie musiało zdarzyć, ale Fury wygra i później przegra z Joshuą. To jest moje zdanie, z którym się nikt nie musi zgadzać, nie? Ja to tak widzę. Naprawdę szanuję. Usyk zdobył wszystko, co było do zdobycia w boksie olimpijskim. W boksie zawodowym ma te pasy, po co mu, nie wiem, ten czwarty czy piąty, nieważne. Wszystko wygrywa i to w jakim stylu. Ale i prawdopodobieństwo, że po walce będzie chciał rewanż, może też dostać, to są zawsze potężne pieniądze, ale suma summarum, to co tam pan ekspert mówił, że walka Fury Joshua jest raczej nieunikniona, ta walka się odbędzie i tu dla mnie faworytem będzie, 100% będzie Joshua. Okej, okay. Panowie, w ogóle muszę powiedzieć, że kapitalne to będą tygodnie, bo najpierw ta walka Fury kontra Usyk, potem też ta obrona Różańskiego z Okolim, potem też czeka nas kolejna unifikacja wielka w świecie boksu, o której pewnie sobie porozmawiamy za tydzień. Natomiast na koniec naszego programu chcę was jeszcze zapytać o też jeden pojedynek. Żelazny Mike Tyson wraca do ringu. Wiemy, że walka z Jakeem Paulem i tak naprawdę większość osób przy okazji tego pojedynku po prostu martwi się o zdrowie Mike'a Tysona. Chyba Lennox Lewis jest jedynym takim znanym pięściarzem, znaną osobą, która mówi o tym, że bardziej obawia się o Jakea Paula. Jak wy na to patrzycie? To ma jakikolwiek sens? Po pierwsze, nie wiem, ile Mike Tyson dostanie za tą walkę, ile zostaje Paul. To jest po pierwsze, jest to tylko pojedynek o wielką kasę. Nie mówmy o tym, że to sportowe, regulaminowe, mówię, żadna stanowa komisja zdrowia czy światowa nie da Mike'owi Tysonowi badań, żeby mógł toczyć pojedynek. To jest walka pokazowa. To jest walka pokazowa i tyle o wielkie pieniądze. Czy Mike wygra, czy przegra, i tak mu nie zabierze jakiś tam pol dziadka pobić 60-letniego. Jaka satysfakcja. No gdzieś tam, a Mikey już nie jest taki, jaki był. Nie, Mikey był, jaki był i
I kto by się tam w ten czas nie trafił jemu na drodze, to i tak głowa była urwana. Jest to typowo skok na kasę, prawdziwie sportowy, nazywają to tam różnie, pojedynek. To jest to zwykła szopka dla pieniędzy, majki się chce pokazać, tamty chce zarobić. Panowie, no niech zarabiają, a może być tak, że z wielkiej chmury mały deszcz i tyle, nie? Bo ani nie podejrzewam, że Mike Tyson jest na tyle, na tym głupi, żeby to traktował jako pojedynek bokserski, bo on sobie zdaje z tego sprawę, że z niego, z jego kariery to tam jest 2% tego, zostało nazwisko i imię i nic poza tym. A młody jakiś tam youtuber chce zarobić, no to się rzuca na Majka. No wiadomo, że no przecież nie na mnie się rzuci, bo mnie tam nikt nie zna, tylko na Majka Tysona, który cały świat zna. No. Na kim więcej zarobi, na mnie czy na nim? No to cwany facet, bierzemy Majka, nie? Majk się zgodził i będziemy oglądać, fajna zabawa będzie. No właśnie, Mateusz, bo to nikt się raczej, albo mało osób nabiera się na te filmiki z treningów Majka Tysona, bo pamiętamy, jak Mike wyglądał w tych ostatnich swoich zawodowych walkach, no jakieś 2 dekady temu. Natomiast to jest pojedynek pokazowy, niesankcjonowany, chociaż sam Mike Tyson mówi, że jednak te zasady będą prawdziwe i tak dalej, boi się o zdrowie żelaznego Majka? Nie, bo to nie będzie. Wiesz co, ja się trochę nie zgodzę z tym, że ludzie się nie nabierają, bo ja właśnie odnoszę wrażenie, że ludzie się nabierają. Z tego powodu, że oni nie mają, nie mówię o takich stricte fanatykach pięściarskich, którzy wiedzą, kiedy tak naprawdę kariera Mike'a Tysona się zakończyła, natomiast ludzie obejrzą urywki walki z Rayem Jonesem Juniorem, zobaczą przyspieszone tarcze Mike'a Tysona i tak. To jest ten content, który do nich trafi. A w dużej mierze jest to pojedynek, który nie jest skierowany do trenera, czy do ciebie, Michał, czy do mnie, bo nawet niektórzy ludzie nie będą tego chcieli oglądać. Natomiast to jest pojedynek, który będzie transmitowany na Netflixie i naprawdę ludzie wierzą w to, że Mike Tyson nadal potrafi rywalizować w wieku 57 lat. I ja się nie zgadzam z tym, że Nie zgadzam się z tym, że ludzie nie wierzą Majka, bo wierzą, bo ludzie obstawiają pieniądze, mimo że to będzie rywalizacja towarzyska, to kurs na Majka Tysona spadł, co tylko pokazuje, że ludzie naprawdę wierzą. I nie ma co się dziwić, bo tak to jest im przedstawiane, że ten pojedynek ma być równy. On nie ma być mismatchem, on ma być, ma mieć jakąś intrygę. Ale pytasz mnie, czy ja się boję o zdrowie Mike'a Tysona. No, jako świadoma osoba i wiedząca, co Mike Tyson w ringu przeszedł, jak egzystuje na co dzień i widzieliśmy filmiki, gdy porusza się na przykład o lasce, no to trochę się o te zdrowie boję, bo widzieliśmy też całkiem niedawno występ Evandera Holyfielda i tam była tragedia, tak? To się skończyło w pierwszej rundzie, to naprawdę jest żal na takie coś patrzeć i zastanawiam się po prostu, jak ten pojedynek zostanie potraktowany. Czy Jake Paul faktycznie potraktuje to jak trampolinę i będzie bardzo dobrze chciał się pokazać na tle Mike'a Tysona, czy coś faktycznie będzie, powiedzmy, umówione, ustawione i jak to będzie wyglądało. No jest dużo tutaj znaków zapytania, natomiast no nie chciałbym, żeby to był tak naprawdę teatr jednego aktora, czyli Jake'a Paula, bo nie chciałbym, żeby Mike Tyson został przez młodych ludzi zapamiętany jako ten, który został, powiedzmy, zbity przez Jake'a Paula, bo to była wybitna jednostka w świecie pięściarstwa wszechczasów. Panowie, musimy kończyć. Ja chciałem powiedzieć, że to jest zawsze wielka przyjemność porozmawiać o boksie w tak wyjątkowym gronie. Redaktor Mateusz Hęcel, trener Zbigniew Raubo, bardzo panowie dziękuję za wasz czas. Dziękuję. I jeszcze raz pozdrowienia za takich głosów. Wam, drodzy widzowie, bardzo dziękuję za uwagę, za kolejne spotkanie z boksem na antenie Fansportu. I oczywiście już teraz gorąco zapraszam za tydzień, bo jak patrzymy na to, co będzie działo się w najbliższych tygodniach, to będzie o czym rozmawiać. Do zobaczenia. Cześć.